Michał Zając, Balcerczak na gali KSW 77, cześć. Witam. Michał, poza tym, że jesteś w narożniku Andrzeja, na jaki pojedynek dzisiaj najbardziej czekasz? Tylko Andrzeja. Andrzeja czekałem najbardziej, bo ta walka była dla niego no, bardzo, bardzo ważną walką, ale wiadomo, tak jak wszyscy, no, czekamy też na pojedynek Mameda z Pudzianem, gdzie ja po prostu ja zacząłem trenować dla Mameda. Ogarnąłem się i jestem dzisiaj w MMA. Moja kariera dopiero się zaczyna, gdzieś umiejętności składamy w całość, ale dzisiaj ten dzień był podporządkowany Andrzejowi Grzybykowi. On idzie po triple champ. Myślisz, w jaki sposób zakończy się walka Mameda z Pudzianem? No i rozkminialiśmy to na różne sposoby. Ja myślę, że no Mamed jest inteligentnym zawodnikiem i ja myślę, że Mamed będzie kąsił, porozwala Pudzianowskiego. Będzie porozcinany. Myślę, że ta walka może potrwać 3 rundy, chyba że się właśnie zakończy poprzez rozcięcia, poprzez przerwanie doktora, bo uważam, no Pudzianowski już ma kondycję, nie będzie w stanie, nie zmęczą go. Aczkolwiek mamy też inną teorię Wojtka Bąka, że Mamed pójdzie po skrętówkę. Że Mamed, ja właśnie mam inną teorię tego rozbijania konsekwentnego przez 3 rundy. Może niekoniecznie przez 3 rundy, ale aż do rozcięć. A trener Bąk mówi, że będzie skrętówka. Zresztą on się wywodzi z BJJ, więc. Michał, ja jakby pochodzę z Gorzowa, byłem nieraz na gali u twojego trenera, też nieraz jakby przeprowadzałem z tobą wywiad. Pytanie, trenujesz jeszcze u Wojtka Andrzaka? To znaczy ostatnio nie trenowałem po prostu, bo jakoś to się zatarło. W sensie skupiłem się na przygotowaniach gdzieś ostatnio byłem w Gorzowie po prostu, bo nie było chłopaków, z którymi też można by było posparować, ale ja nigdy nie zakończyłem gdzieś z Wojtkiem treningów czy coś. To jest wszystko jest otwarte i ja na pewno z chęcią potrenuję. Ja zawsze jestem husarzem. Od początku do końca. Ale dalej mieszkasz tam, gdzie mieszkasz, w Krzemlinie. Tak. Mieszkam w Krzemlinie i po prostu dosłownie za moment wracam do domu, bo bardzo długo mnie nie było. Muszę zobaczyć rodzinę. Fajny jest teraz okres świąteczny. Szkoda też, że nie mogę wrócić w innym nastroju, bo jeżeli wygrałbym tydzień temu, to te nastroje byłyby w ogóle, bo forma była sztos. Przed naderwaniem, kurczę, mięśnia, międzyżebrowego, przed naderwaniem dwójki. Pomimo tego trenowałem, forma była sztos, pierwszy raz czułem się tlenowo tak, że ja mogę walczyć, pewnie mogę walczyć te 3 rundy. Stójkę robiliśmy z Witoldem Kostką. To jest gościu mistrz świata. Dał mi tyle pewności siebie w stójce, zresztą ta walka, jeżeli trwałaby w stójce, no to przez moje głupie będę zatracenie się gdzieś, zabrakło chłodnej głowy, obycia w klatce i myślę, że jeżeli starty będą konsekwentne i cały czas gdzieś 2-3 walki w roku, to myślę, że to się wszystko fajnie poukłada. Mam teraz naprawdę wsparcie od Andrzeja Grzybyka, że to jest mega wsparcie i po prostu to te pierwszy raz moje przygotowania wyglądały profesjonalnie. Czyli właśnie wniosek po tej walce to jest taki, że po prostu brakło startów, brakło obycia. Brakło startów, brakło obycia i myślę, że przez ostatni okres właśnie do walki nie robiliśmy parteru. Nie robiliśmy parteru, bo była obawa, że jeżeli gdzieś tam pójdzie po nogę mi, to ta dwójka z powrotem strzeli, bo ona była naderwana i po prostu doprowadziliśmy ją tak do możliwości, żebym po prostu zawalczył na tej gali, bo człowiek sam inwestuje w te walki na razie, tak szkoda było odpuścić. A wiedziałem, że jestem w stanie skończyć tą walkę. Michał, z organizacją FEN miałeś podpisany kontrakt na 2 walki, z tego co kojarzę. Jedną zawalczyłeś, co dalej właśnie z FENem? No FEN, w sumie to ja nie wiem. No. Ale to chcieli ciebie jako? Biorąc walkę z Gniatkiem, bo wtedy byłem po walce z Romanowskim, która zakończyła się po no contest. Mieliśmy tam robić rewanż, gdzieś ten rewanż był dogadany na FENie, ale Romanowski wtedy złamał rękę i zaproponowali mi po prostu tylko Gniatka. I wzięliśmy Gniatka, ale z tą możliwością, że po prostu bierzemy Gniatka, ale mamy jeszcze możliwość zawalczenia jeszcze jednej walki. Ale teraz nie, ja tak nie wiem, co będzie. Czyli co, oni cię wzięli po prostu jako zapchaj dziurę, bo potrzebowali rywala no, nagle? No pewnie tak, wiesz, tak to można powiedzieć. Nie? Ja wtedy miałem 3 walki na koncie, Roman, przepraszam, Gniadek, ponad 20, gdzieś był po 2 porażkach, pewnie chcieli gdzieś czegoś takiego. Wiesz co,
wracam nieraz myślami do tej walki, no... Błąd to był? Wziąłeś? Nie rozpatruję tego w aspekcie błędu, po prostu... Nie, to też przytłoczyło mnie ta duża atmosfera tej gali. Nie powiem, tak, przytłoczyło to wszystko. Bo wcześniej na gladiator arenach się biłeś. Za dużo było tych bodźców, gdzie wiadomo, wywiady, kamery i po prostu człowiek tak jakby nie skupił się na samej walce. Ale przecież Andzia to jest trener mentalny, więc co, nie poukładał cię? Ale to znaczy się, on od niedawna jest trenerem mentalnym. Aha. Tak, nie, ja nie mam nic do zastrzeżenia Wojtkowi. To jest mega trener, zresztą robi teraz wyniki w zapasach z dzieciakami bardzo, zresztą zapasy młodzieżowe kobiet, gdzie zapasy Koszalin, Białogard mają mocne ekipy, Warszawa mają tradycje kilkudziesięcioletnie, a Wojtek wjeżdża tam i cały czas rozjeżdża, nie? Michał, masz jakiś kolejny już start, jak mówisz, chcesz podkręcić tą intensywność startów, masz już coś kolejnego nagrane? To znaczy nawet chcieli mnie już teraz szybko, ale... Gdzie? No na Babilonie, ale ja myślę, że to jeszcze jest ten okres właśnie, żeby podszlifować ten parter, bo czuję się pewnie w stójce, jest siła, głowa moja też nie jest rozbita, także czy nawet uważam, że jeżeli podkręcimy parter, to można robić piękne rzeczy. Okej, Michał, więcej nie męczę, dziękuję bardzo. Dziękuję.